Cześć, witam Was z nietypowego miejsca, z Wrocławia. Jesteśmy dzisiaj na Track Games. Mam chwilę czasu i postanowiłem poodpowiadać trochę na Wasze pytania. Pytanie zadał mi Krystian. Witam. Co Pan myśli o cheat day lub cheat mealu? Potrzebna jest przerwa raz na tydzień lub dwa, aby organizm miał dostarczone, zwiększone zapotrzebowanie, aby tak dalej efektywnie spalał tłuszcz. Ponieważ mam z tym problem, gdy zrobię taki cheat day, to bardzo mi ciężko potem uwolnić się od słodyczy i tak dalej. Pozdro. Słuchajcie, tak naprawdę jeżeli są osoby, które są przez wiele tygodni na diecie redukcyjnej i brakuje im już motywacji, przytrafiają się lekkie zastoje i ta tkanka tłuszczowa nie schodzi w taki sposób, jak powinna, to taki cheat meal na pewno może pomóc. Ogólnie nie jestem zwolennikiem stosowania całego dnia oszukiwanego jedzenia, z tego względu, że jest to wtedy tak mocne rozregulowanie organizmu i dostarczenie śmieciowego jedzenia i dużego nadmiaru kalorii, że ciężko właśnie później powrócić do racjonalnego odżywiania, czyli takiego dietetycznego, i tego bym raczej nie stosował. Ale cheat meal na pewno jest fajną sprawą na przełamanie tej stagnacji, na dostarczenie odpowiedniej ilości kalorii z innego jedzenia i pobudzenie przede wszystkim tarczycy do pracy, bo to głównie ona jest odpowiedzialna za wszystkie przemiany metaboliczne w naszym organizmie. I powiem Wam, jak to ogólnie wygląda. Jeśli my przez ileś tam tygodni cały czas obcinamy kalorie, czyli jesteśmy na deficycie kalorycznym, nasza tarczyca stopniowo zwalnia ten metabolizm. Mimo że my kręcimy cardio i robimy na przykład interwały, czyli w taki trochę sztuczny sposób napędzamy ten metabolizm, jednak ona poprzez niedostateczną ilość kalorii naturalnie go spowalnia. I wtedy właśnie fajnie jest raz na jakiś czas zastosować taki cheat meal, tylko jest jeden bardzo, ale to bardzo ważny warunek. Nie mogą to być śmieci typu słodycze, typu jakieś lody, ciastka, takie rzeczy. Powinny to być rzeczy bardziej tłuste, gdzie występuje taki naturalny sód, typu na przykład pizza, typu jakieś kebaby, hamburgery, frytki. Coś, co jest powiedzmy też niezdrowym jedzeniem, ale nie jest słodyczami. I takie oszukane posiłki raz na 2-3 tygodnie, jeśli jesteśmy na bardzo restrykcyjnej diecie, na pewno mogą przynieść nam dosyć dużo korzyści. Właśnie pod tym względem, że ta tarczyca zostaje zmuszona i pobudzona do dalszej pracy, do dalszego prawidłowego funkcjonowania. Także myślę, że coś takiego jest na pewno ok. Następne pytanie zadał mi Wojtek, dosyć długie, już mam słabe połączenie z internetem, no niestety tego pytania nie dam rady otworzyć, ale na pewno za jakiś czas powrócę do niego, jak będę miał lepszy zasięg internetowy. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie troszkę ten internet szwankuje, a czytam Wam pytania z telefonu, także... Pytanie zadał mi Piotrek. Od lipca zaczynam chodzić na siłownię. Zawsze chciałem, lecz teraz mam na to fundusze, ale mam problem. Mam 179 cm wzrostu, a ważę 65 kg. Chciałbym przytyć tak do 75-78. Moja dieta jest na warunkach domowych, takie jak ryż, banany, kasze, jajka, omlety i tym podobne. Jakby Pan pomógł napisać, jak przytyć, żeby było widać. Dziękuję serdecznie za pomoc i byłbym wdzięczny za pomoc. Zdaję sobie sprawę, że młodzi ludzie będący na utrzymaniu rodziców i nie mający swoich pieniędzy, czyli nie zarabiający pieniędzy, no mają na ogół problem właśnie z tym dietetycznym jedzeniem. Rodzicom często jest czasami zrozumieć, że nie powinniśmy jeść takiego jedzenia typowo domowego, jak jakieś tam schabowe zupy i tego typu rzeczy. I jak to teraz rozegrać wszystko, żeby podczas zakupów no jednak to, co rodzice włożą do koszyka, w jakiś racjonalny sposób wykorzystać w naszej diecie. Jeżeli macie taką możliwość i macie na tyle elastycznych rodziców, to jak pójdziecie z nimi na zakupy, możecie poprosić, żeby zamiast tradycyjnego schabu, czyli mięsa wieprzowego, wybierali na przykład drób i robili z tego Wam obiady
żeby ziemniaki nie były polewane sosami jakimiś, żeby do zup nie dodawać śmietany czy jakichś zasmażek, żeby warzywa były gotowane w wodzie, a nie przygotowane właśnie na bazie śmietany czy tego typu rzeczy. A jak sobie na przykład rozłożyć takie racjonalne menu, korzystając z tego, co mamy w domu. Wiadomo, że na śniadanie fajnie jest wtedy zjeść sobie na przykład jajecznicę z 4 całych jajek z jakimś pomidorem może być, czy z innymi dodatkami, które akurat lubicie. Do tego można sobie zalać płatki owsiane wodą. Płatki owsiane nie są drogie i tak naprawdę są dużo tańsze chyba od tradycyjnych jakichś cornflakesów czy innych ciniminisów. Także tutaj na pewno rodzice nie powinni mieć jakiegoś problemu z tym, żeby wam to kupić. Ogólnie nie jestem zwolennikiem na biało, ale jeżeli już mówię, no nie macie możliwości przekonania rodziców, że potrzebujecie więcej tego mięsa, to jeśli wybieracie już ten nabiał, to korzystajcie tylko i wyłącznie z chudych jego odmian, jak chudy twaróg. Nie kupujcie serków wiejskich, tam jest cała masa śmietany i ten uzupełniacz, który właśnie tam się znajduje, zawiera całą masę tłuszczu, całą masę cukru w postaci laktozy, która, jak już nieraz wam wspominałem, jest nietrawiona przez nasz organizm i właśnie odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. Co jeszcze? W jaki sposób możemy dalej sobie układać to menu? Na obiad możemy sobie śmiało właśnie jeden posiłek mięsny, taki stricte z jakiegoś drobiu, właśnie kurczak, indyk z ziemniakami. Później może być kolejny posiłek, na przykład puszka tuńczyka z jakimś makaronem i też z warzywami. No i na kolację, mówię, no jeżeli już jest taka sytuacja, to znowu możecie zjeść sobie ten chudy twaróg, dodać sobie tam do niego trochę oliwy, żeby spowolnić jeszcze proces trawienia i żeby wystarczyło nam tego pożywienia i podbić ogólną kaloryczność diety. Tutaj też chcę podkreślić jedną ważną rzecz, że młodsze osoby nie potrzebują aż tak dużych ilości białka i nawet trenując 4-5 razy w tygodniu w tak młodym wieku wystarczą wam w zupełności, i to podkreślam, 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Osoby młodsze powinny jeść trochę więcej węglowodanów z racji tego, że rozwijają się różne hormony w organizmie, żeby usprawnić proces funkcjonowania tarczycy. Również bardzo ważną rzeczą jest, żeby dodawać zdrowe tłuszcze do diety. Oliwa z oliwek, orzechy, to są takie rzeczy, które na pewno warto. Jeszcze wracając tutaj do tłuszczy pochodzenia z żółtek. Nie bójcie się jeść tych 4 jajek na przykład codziennie rano na śniadanie, bo wszystkie bzdury dotyczące cholesterolu i spożywania nadmiernej ilości żółtek zostały już dawno rozwiane. I cholesterol tak naprawdę nie podnosi się od tego, że my spożywamy żółtka, tylko od całej masy innego jedzenia, czyli wieprzowiny, różnego rodzaju przetworzonego jedzenia, który towarzyszy... Możemy zrobić zdjęcie? Bardzo przepraszam, nagrywam odcinek Zapytaj Trenera. Za chwilkę podejdę, dobra? Także teraz wiecie, że jesteśmy na żywo, że się tak wyrażę, i moje materiały nie są cięte czy obrabiane jakoś przez scenarzystów. Kamerę zabieram ze sobą wszędzie, także... Ale wracając do tematu, słuchajcie. I mówię, w taki sposób możecie sobie właśnie układać to menu. Mówię, no na pewno nie jest to takie menu, że tak powiem, typowo kulturystyczne, ale na pewno takie, które pomoże wam dobrze odżywić organizm i z którego możecie czerpać dosyć dużo dobrego. Kolejne pytanie, słuchajcie, zadał mi Patryk. Zaraz zobaczymy, czy się otworzy internet. Ale tu akurat od Patryka były same pozdrowienia. Także dziękuję bardzo za pozdrowienia i lecimy dalej. Słuchajcie, bardzo długie pytanie.
Witam. Pewnie ma Pan całą skrzynkę zawaloną takimi wiadomościami, ale mam kilka pytań i liczę na dobrą radę. Chcę się pozbyć kilku kilogramów zbędnego tłuszczu, a nie wiem od czego zacząć. Przedstawię swoją sylwetkę, a później jak wygląda mój dzień i wtedy może Pan coś doradzi. Mam 33 lata, 98 kilo i wzrostu 177 cm. Wstaję o 5:45, mam dwójkę dzieciaków i na 7 zasuwam do pracy. W pracy jestem od 8 do 12, od 8 do 12 godzin, pracuję jako kierowca. Wracam do domu około 20. Mam czas dla siebie od 2 tygodni, wygląda to tak, że o godzinie 20:30 biegam pół godziny. Przepraszam Was, ale grill tu jest po prostu masakra jakaś. Pół godziny, potem robię od 100 do 150 pompek seriami po 25, szału nie ma. Proszę jakąś dobrą radę, bo jak Pan widzi, sytuacja moja jest nieciekawa. Największym problem mam z brzuchem. Słuchajcie, fajnie, że takie pytanie się pojawiło, z racji tego, że bardzo dużo osób właśnie prowadzi taki tryb życia, że nie jest w stanie ani pójść na siłownię, a jedyną rzeczą, którą mogą zrobić ze sobą, to jest coś albo w domu, albo właśnie gdzieś tam bieganie po dworzu. W dobie internetu i chyba w takich czasach, gdzie każdy ma dostęp właśnie do neta i do komputera, warto sobie czasami wpisać w YouTube'a Insanity albo P90X. Mówię tutaj w polskiej odmianie, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi, bo nie każdy jest anglojęzyczny. To są treningi oparte na bardzo intensywnych ćwiczeniach tylko i wyłącznie z zastosowaniem, z wykorzystaniem swojego ciała. Są to programy instruktażowe, w jaki sposób efektywnie, fajnie trenować w domu. Wystarczy sobie obejrzeć taki film i po prostu w bardzo szybkim tempie, z dużą intensywnością wykonywać właśnie te ćwiczenia. Także to jest rada dla wszystkich, którzy nie mogą uczęszczać na siłownię, czy nie mogą nic innego zrobić. Warto sobie trenować, cokolwiek robić. Słuchajcie, naprawdę, chwała ludziom za to, że po 12 godzinach pracy mają jeszcze ochotę i siłę na zrobienie czegokolwiek ze sobą. A uwierzcie mi, że mam całą masę podopiecznych, którzy mieszkają gdzieś tam w Irlandii, w Norwegii, w Anglii czy w Belgii i mają na przykład 1,5 godziny dziennie tylko na to, żeby coś zrobić ze sobą, gdzieś mieszkają na jakichś wioskach i te programy treningowe naprawdę pomagają im zmieniać swoją sylwetkę. Nie są to programy treningowe, w których rozbudujecie muskulaturę, ale na pewno fajnie można ukształtować tą sylwetkę, a przede wszystkim spalić zbędny tłuszcz. Także polecam naprawdę Insanity i P90X. Wpiszcie sobie w YouTube'a i na pewno będziecie czerpali z tego całą masę korzyści. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Śledźcie nasz portal Zapytaj Trenera, zadawajcie kolejne pytania, a ja w miarę możliwości będę się starał na nie odpowiadać. Jak widzicie, kamerę zabieram w tej chwili ze sobą wszędzie. Jak mam tylko wolną chwilę, to siadam i Wam odpowiadam. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.